Bardzo mi miło was powitać. Dziękuję w ogóle za zaproszenie przede wszystkim do projektu Biblię Biznesu, a potem również na konferencję marketing tu i teraz. Nazywam się Michał Sławski, jestem twórcą kilku marek, które działają w internecie. Dwie najbardziej znane marki to jest Domeny TV i M Service. W ramach tych marek świadczymy usługi. Online dla polskich i nie tylko przedsiębiorców. Najważniejszą częścią biznesu jest serwis rejestracji domen internetowych na całym świecie. Na całym świecie, właśnie muszę to podkreślić z tego względu, że dzisiejszy dzień zaczął się od globalizacji biznesu i również jak najbardziej domeny internetowe mogą nam bardzo pomóc w strategii internacjonalizacji naszego biznesu. Przykłady domen internetowych, które będę pokazywał, to są domeny z całego świata i można je wykorzystać zarówno do tego, żeby podkreślić to, że nasz biznes działa na konkretnym rynku, w konkretnym miejscu na świecie, jak i również do różnych ciekawych rzeczy związanych z nazwą domeny. Oprócz tego prowadzę również serwis internetowy serwis.pl, gdzie świadczymy usługi hostingu, dostarczamy certyfikaty SSL, mamy również dział programistyczny, więc, więc tutaj jesteśmy w stanie dostarczyć naprawdę kompleksowy, kompleksową ofertę. No bardzo się cieszę, że ktoś na czacie poleca nasz hosting jako najlepszy hosting. Oprócz tego jestem również oczywiście współautorem "Biblii Biznesu", jestem wykładowcą uczelni, a uwielbiam wielbiam podróżować oraz od kilku lat realizuję moją pasję ultramaratonów górskich. Chciałbym zacząć od takiej absolutnej podstawy, że co to znaczy zarejestrować nazwę? Bo to jest często pytanie, które się spotyka, które spotykam gdzieś na jakichś wykładach, które prowadzę, czy w rozmowach, które prowadzę. Czasami gdzieś wejdę zbyt głęboko w tą tematykę, zaczynam opowiadać, ale o co chodzi w ogóle, że mamy coś zarejestrować? Bo jak się okazuje, tutaj ludzie mają bardzo różne wyobrażenia na temat rejestracji. Rejestracja domeny to jest z technicznego punktu widzenia wejście na stronę rejestratora domen, czy do nas na domenę tv, czy na jakiegokolwiek innego rejestratora, wyszukanie domeny w wyszukiwarce, dodanie do koszyka, opłacenie, ciach i mamy. Tak i to jest jak najbardziej jak najbardziej poprawna, poprawna czynność. Natomiast rejestracją nazwy. Nie będzie na przykład adres na Facebooku, adres na Instagramie, czy adres na Linkedinie. Wielu polskich przedsiębiorców, którzy zaczynają dopiero stawiać swoje pierwsze kroki w sieci, zaczyna od stworzenia wizytówki na Facebooku, czy profilu na Instagramie, czy ewentualnie w przypadku projektów bardziej B2B kierujemy się do Linkedina. Natomiast trzeba mieć tutaj przede wszystkim świadomość, że to nie jest nasza nazwa. Ten adres, który my dostajemy gdzieś na Facebooku czy Instagramie, to jest tylko i wyłącznie to określone poletko, które nam udostępnia Facebook czy Instagram czy LinkedIn na nieokreślony czas. Czyli innymi słowy, jeżeli mamy facebook.com/slash, coś tam, nasza nazwa naszego biznesu czy naszego produktu, to realnie możemy z tego korzystać, dopóki to się Facebookowi czy Linkedinowi opłaca i dopóki im się to podoba i dopóki nie naruszamy tak zwanych standardów społeczności ostatnio. Dosyć głośne są sytuacje ściągania różnych profili, od, którego, od których to czynności trudno się odwołać nie wiadomo, nie ma z kim porozmawiać. Natomiast nazwa domeny to jest coś, czego co, co prawda też nie mamy na własność bo to jest tylko prawo do użytkowania naszej nazwy, ale ono jest zdecydowanie dużo mocniejsze niż korzystanie z wydzielonego poletka dostarczanego nam przez jednego z tak zwanych tych dużych graczy. Więc jeśli, jeśli stajemy się abonentem naszej domeny, i rzeczywiście to my jesteśmy tym abonentem domeny, to jest bardzo trudno nam to prawo zabrać, o ile oczywiście sami, rejestrując tą naszą nazwę, nie naruszamy prawa. Także rejestr, przez rejestrację nazwy rozumiemy jak najbardziej rejestrację nazwy domeny. Możemy również spotkać się z rejestracją znaku towarowego, którą co oczywiście też bardzo polecam i bardzo możliwe, że w sekcji prawnej dzisiejszej, jutrzejszej konferencji też się coś o tym pojawi, bo ja bardzo zachęcam zarówno do rejestracji nazwy domeny, jak i do rejestracji znaku towarowego przynajmniej dla naszych najbardziej kluczowych projektów. Natomiast zdecydowanie warto zacząć od nazwy domeny, ponieważ to nam też ukształtuje cały proces namingowy, czyli w ogóle wymyślanie nazwy dla naszego projektu czy produktu, bo wymyślanie nazwy to może być bardzo pracochłonny proces. Może być dla nas trudny, nie wiem, ktoś będzie mniej kreatywny, ktoś będzie bardziej kreatywny, ktoś szybciej wpadnie na rewelacyjny pomysł, ale i tak bardzo możliwe, że zderzysz się bardzo boleśnie z tym, że wszystkie 50 super pomysłów, na które wpadniesz po wpisaniu w wyszukiwarkę domen, nagle okaże się, że są po prostu zajęte. Więc adres na Facebooku, Instagramie, LinkedIn'ie to nie jest rejestracja nazwy. To też trzeba zrobić oczywiście, ale... Podstawową czynnością będzie rejestracja naszej własnej domeny na nasze, na nasze dane. Czyli na nas, na nasze imię i nazwisko, na naszą firmę, ewentualnie na naszą spółkę. Nazwy nie da się opatentować, to też chciałbym wyraźnie protestować. Nazwy się nie, nie patentuje w Urzędzie Patentowym. Urząd Patentowy w Polsce zajmuje się rejestracją znaków towarowych, ale nie ma to nic wspólnego z patentem. Opatentować możemy jakiś wzór użytkowy, jakiś wynalazek, natomiast nie opatentujemy nazwy, nie opatentujemy nazwy domeny, i tutaj chciałbym właśnie to. Bardzo wyraźnie podkreślić, żebyśmy nie popełniali takich pomyłek. Jak się zabrać do wymyślania nazwy? To też jest temat rzeka. Ja go tutaj bardzo dzisiaj szybko i ogólnie poruszę. Generalnie mamy cztery rodzaje nazw, nad którymi możemy pomyśleć. Są to nazwy opisowe, skojarzeniowe, abstrakcyjne i eponimiczne. Pokażę na przykładach, o co chodzi, na przykładach takich wymyślonych już nazw, które albo istnieją, albo które potencjalnie mogłyby istnieć. Te wszystkie przykłady dla tych czterech kategorii nazw pochodzą z naszego bloga blog domeny TV, gdzie ostatnio publikowaliśmy naprawdę Świetny cykl artykułów o namingu autorstwa Konrada Gurdaka, który jest, który jest absolutnym specjalistą od namingu. Bardzo serdecznie Was zachęcam do zajrzenia właśnie na blog domeny TV i otwarcia tych wszystkich artykułów o tych konkretnych kategoriach nazw. A ja tutaj właśnie chciałbym tylko wymienić. Kilka takich przykładów, o co chodzi, żebyśmy po prostu rozumieli te pojęcia. Nazwa opisowa no to, to jest taka najprostsza kategoria, która, w której po prostu nasza nazwa to jest bezpośrednio to, co my robimy. Ma to tą zaletę, że patrząc na nazwę, od razu wiemy, kto się czym zajmuje, czym się zajmuje dana nasza firma. Natomiast z drugiej strony najtrudniej nam będzie znaleźć wolną nazwę domeny, żeby do tej nazwy nam dopasować tą nazwę domeny. Takie nazwy jak meble.pl, opony.pl, wakacje.pl już dawno są zajęte, czy nawet jeśli są sprzedawane na rynku wtórnym, to osiągają naprawdę, naprawdę zawrotne ceny. Ewentualnie możemy tutaj pokusić się o zbitkę jakichś dwóch słów, czy też jakieś ciekawe odmiany tych słów, które, które pozwolą nam znaleźć łatwiej wolną nazwę domeny, ewentualnie odkupić tą domenę taniej na rynku wtórnym. Z tych przykładów bardzo mi się podoba jedna podobno najdłuższa nazwa opisowa w Polsce. Pierwszy lokal na stolarskiej po lewej stronie idąc od małego rynku. Jeśli dobrze pamiętam, to jest nazwa restauracji w Krakowie. No, trudno, lepszą nazwę opisową, ta nazwa opisuje absolutnie, op, opisuje absolutnie wszystko, a na pewno już jak najłatwiej do takiego lokalu dotrzeć. Drugi rodzaj nazw to są nazwy skojarzeniowe. One już nie opisują nam bezpośrednio, czym się, czym się dana marka zajmuje, ale jesteśmy w stanie skojarzyć to, o co, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jeżeli mamy na przykład portal Fixly, to możemy tutaj skojarzyć, że będzie to coś związanego z naprawianiem. Natomiast nazwy skojarzeniowe mogą również się kojarzyć niekoniecznie tak, jak my bardzo chcemy w przypadku firm budowlanych, jeżeli, jeżeli zaczniemy wymyślać kolejną firmę budowlaną, Mirbut albo Tombut, to to raczej nie będzie się dobrze kojarzyło, to są nazwy, które gdzieś tam pojawiały się w latach 90. Jest tych firm naprawdę milion, i kolejna o tej nazwie nie będzie absolutnie miała żadnego czynnika odróżniającego i prawdopodobnie taka nazwa tylko przepadnie w oceanie. Innych marek. Nazwy abstrakcyjne. Bardzo popularne, bardzo ciekawe, dają nam tutaj najwięcej możliwości zabawy ze słowotwórstwem. Możemy tutaj powymyślać całkowicie nowe nazwy, aczkolwiek pewnie bardzo się zdziwicie, że większość z tych nazw abstrakcyjnych, które widać tutaj na tym slajdzie, wcale nie są tak do końca abstrakcyjne. One pochodzą albo od jakichś skrótowców, albo od jakichś zbitek słów, Czy też czasami również od nazwisk założycieli. Nie jest to takie oczywiste, mało kto, mało kto o tym wie, natomiast na to też odsyłam do naszego bloga Domenet.v, gdzie geneza tych nazw jest bardzo dobrze wyjaśniona. Ostatnia kategoria to są nazwy eponimiczne, to są nazwy, które pochodzą od imienia, od nazwiska założyciela. Często będą to Albo nazwy, który, w, którym bez, w której bezpośrednio znajduje się nazwisko, ewentualnie są to nazwy troszeczkę przerobione. Takie polskie nazwy jak Kamis, Mokate czy Max Factor, to są jak najbardziej nazwy, które pochodzą od imion i nazwisk ich założycieli, aczkolwiek przerobione w bardzo fajny sposób, które dodają też takiego międzynarodowego charakteru. Danej nazwie. Oczywiście tutaj też trzeba uważać, może niekoniecznie stomatolog Cierpisz, albo zakład pogrzebowy Jan Szatan to jest najlepszy pomysł na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska. No niestety nie każdy tutaj będzie dysponował super potencjałem, żeby właśnie w tym kierunku pójść. Bardzo przestrzegam w wynajdowaniu nazw na cudze znaki towarowe. Proszę, nie korzystajmy z cudzych znaków towarowych czy z renomy cudzych marek. Jest to strategia bardzo krótkowzroczna i należy się spodziewać, że jeżeli zechcemy skorzystać z nazwy podobnej do nazw już istniejących na rynku, szczególnie jeżeli jest we władaniu jednej z dużych firm, to możemy się spodziewać bardzo szybkiej reakcji prawników tamtej strony i szybkiego zdjęcia takiej nazwy. Również przestrzegam przed wykorzystywaniem takich różnych globalnych trendów. Wszelkie nazwy, w których będziemy mieli na przykład słowa COVID, koronawirus, będą na tak zwanym świeczniku. Z tego, co my też obserwujemy jako rejestrator nazw domen, nowo rejestrowane nazwy domen, które na przykład zawierają słowo kluczowe COVID, będą prawie zawsze ręcznie prześwietlane przez rejestry, które zarządzają daną końcówką domen, i bardzo możliwe, że wszelkiego rodzaju działalność, która jest świadczona pod taką domeną, będzie przedmiotem zainteresowania różnych służb, które będą na przykład sprawdzały, czy gdzieś nie wprowadzamy. Kogoś w błąd, nie, nie, wychodzimy z jakąś nie do końca uczciwą ofertą. Generalnie nie jest to zainteresowanie, na którym nam najbardziej jako przedsiębiorcom zależy. Więc w momencie, kiedy już stwierdzimy, która kategoria nazwy jest dla nas najbardziej pożądana, wypiszemy sobie na przykład na kartce ileś tam pomysłów, to w tym momencie przychodzi brutalne zderzenie z, z rzeczywistością, czyli musimy przejść do wyszukiwarki domenu, rejestratora domen, żeby skonfrontować nasze pomysły. I tutaj najprawdopodobniej te wszystkie nasze najgenialniejsze i najkrótsze nazwy w momencie wbicia do wyszukiwarki domen okażą się zajęte. No i tak, i to jest to, o czym Ania mówiła na wstępie mojej prezentacji, czy w 2022 roku dalej da się znaleźć ciekawą wolną nazwę domeny. I mam tutaj dla was świetną wiadomość. Tak, i jest to łatwiejsze nawet niż kiedykolwiek. Z tego względu, że zwróćcie uwagę, że nazwa domeny to nie jest tylko to, co znajduje się przed tą kropką. Czyli jak tutaj mamy abc.pl, Wymyślając kreatywną nazwę i wykorzystując ją do naszego biznesu, powinniśmy myśleć zarówno o tym, co się znajduje przed kropką, jak i po kropce. Dla, dla wielu uczestników, dla wielu internautów, którzy pamiętają Internet z czasów, kiedy on dopiero startował, jest, będzie to bardzo duża nowość, że po tej kropce nie mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji .pl albo .com, tylko tych końcówek domenowych mamy w tej chwili do wyboru już ponad 1100 i każdego roku są uruchamiane nowe. O ile jeszcze kilka lat temu te nowe końcówki domen nie cieszyły się jakąś dużą popularnością, raczej były traktowane w kategorii ciekawostki. Ewentualnie na te nowe końcówki domen porywały się tylko i wyłącznie najbardziej innowacyjne marki, które w swojej nazwie już chciały podkreślić to, że są właśnie w jakimś stopniu przełomowe na rynku albo wprowadzają coś zupełnie nowego i chciały pokazać, że właśnie robią to w sposób też zupełnie inny niż wszyscy. To jak przeglądałem różne statystyki rejestracji domen, nie tylko u nas w serwisie Domenetv, ale również bardzo wielu innych rejestratorów na świecie opublikowało takie swoje własne wewnętrzne statystyki, to okazuje się, że właśnie te nowe końcówki domen, czyli to, co znajduje się po kropce,. Bardzo zyskało w zeszłym roku na popularności i jest to kierunek, którym, który, powie, który powinniśmy też bardzo mocno zbadać przy rejestracji nowych nazw, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na tym .pl i .com Widzę, że rzeczywiście w tych końcówkach, nawet jeżeli będziemy szukać jakichś członów, które będą zbudowane z dwóch czy nawet z trzech słów, to szczególnie w comie no, praktycznie wszystko będzie zajęte. Przy wymyślaniu nazwy, też bardzo ważna jest rzecz, żeby uważać na pomyłki. No i oczywiście, najlepiej tutaj, jeśli podam to na moim własnym przykładzie. Nazwy, z których my korzystamy, uczciwie przyznaję, może nie są idealne. Natomiast w przypadku każdej nazwy istnieje możliwość zabezpieczania się przed pomyłkami, jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić najlepiej już na etapie rejestracji pierwotnej nazwy. Nasz główny serwis rejestracji domen nazywa się domeny.tv i w toku pracy głównie z klientami, mailowania z klientami czy rozmów telefonicznych z klientami czy nie wiem czy nawet rozmów ze znajomymi bardzo często okazywało się, że ludzie przekręcają naszą nazwę albo zupełnie nieświadomie wpisują w pasek adresu tą nazwę z błędem. Zamiast domeny.tv okazało się, że często ludzie wpisują tv o ile pierwsza końcówka TV to wcale to nie jest końcówka, która bezpośrednio jest związana z telewizją, tylko to jest końcówka, która należy do małej wyspy na Oceanie Spokojnym, do państwa Tuwalu, a druga końcówka to jest końcówka, która należy do Tajwanu. I oczywiście obydwie nazwy są zarejestrowane przez nas, także nawet jeżeli zamiast TV wpiszecie TV, to i tak traficie na naszą stronę. Również dla tych, dla tych nieco bardziej doświadczonych użytkowników internetu, którzy są przyzwyczajeni, że cały internet musi się jednak kończyć końcówką.pl, jeżeli wejdziecie na domenę tv.pl, to również zostaniecie przekierowani od razu na ten właściwy adres. I pół biedy, o ile by po prostu przeglądarka internetowa zwróciła, że taka strona nie istnieje. Natomiast dużo większym problemem byłoby to, jeżeli pod tym pomułkowym adresem okazało się, że otwiera się strona konkurencji i wy jako odwiedzający, odwiedzający ten serwis nawet nie wiecie, że. Lądujecie na zupełnie innej stronie, niż, niż chcecie lądować. Także warto sobie w momencie, nawet jeżeli już wybierzemy tą naszą idealną nazwę domeny i zarejestrujemy ją, zobaczyć, jak wygląda to otoczenie i czy nie warto zarejestrować dodatkowych domen, które wskazują częste pomyłki. W przypadku naszej marki mservice.pl to też po prostu w mailach od klientów zauważyliśmy, że często klienci, jak piszą naszą nazwę, odwracają kolejność dwóch liter i wpisują mserifs. Dlatego też warto było z naszego punktu widzenia zarejestrować mserifs.pl i w momencie, jeżeli piszecie ten adres, zostaniecie oczywiście przekierowani na poprawny i prawdopodobnie nawet nie zorientujecie się, że taka pomyłka nastąpiła. Żeby tutaj podać Wam jeszcze inne przykłady, jakie można, jaką pomyłkę można zrobić, no to pewnie kojarzycie, jest sobie taka sieć sklepów spożywczych Żabka, ona jest dosyć popularna, jest praktycznie wszędzie. Może to nie jest taki format biznesu stricte e-commerce'owy, online'owy, więc jeżeli chcemy skorzystać z usług żabki, no to, no to nie wchodzimy nie wchodzimy raczej na ich stronę internetową, tylko po prostu idziemy do żabki. Mimo wszystko, jeżeli wpiszecie w pasek adresu adres żabka.pl przez kropką, to wcale nie wylądujecie na stronie żabki, tylko wylądujecie na jakiejś stronie z reklamami. Po prostu Żabka, jak zdecydowała kiedyś, że chce się nazywać Żabka, zarejestrowała wyłącznie domenę Zabka.pl, a żabka.pl należy do bliżej niezidentyfikowanej osoby trzeciej. Bardziej taki przyziemny przykład. Ostatnio jadę sobie samochodem, w sumie nie, nie tak ostatnio, to już było ponad dwa lata temu. Jadę sobie samochodem, słucham sobie Radia Wrocław i nagle słyszę reklamę lokalnego... Producenta, tudzież dystrybutora okien, który nazywa się SkładOkien.pl. I nawet w reklamie pada nazwa, że ich marka internetowa, to była konkretnie reklama ich sklepu internetowego SkładOkien.pl, znajduje się właśnie pod nazwą SkładOkien.pl. Natomiast po wejściu na SkładOkien.pl lądujemy wcale nie na ich stronie, która znajduje się pod adresem SkładOkien.pl, tylko na ofercie odkupienia tej nazwy domeny. To jest chyba najbardziej jaskrawy przykład, jaki, jaki można znaleźć. Jeszcze do niedawna na tej ofercie odkupienia tej nazwy domeny znajdowała się cena. Można było ten adres nabyć za oszałamiające 3,5 tysiąca złotych. Co biorąc pod uwagę chociażby koszty reklamy radiowej, podejrzewam, że tydzień emisji takiej reklamy i ta kosztuje znacznie więcej niż dla właściciela tej marki by kosztowało po prostu odkupienie. Odkupienie tej nazwy domeny. Więc, i co więcej, również w momencie jak wchodzę, w, wszedłem na ich stronę, to zaczęły mnie ścigać po internecie, remarketingiem ich reklamy internetowe Google Ads, i tam również ich nazwa domeny pojawia się z literką EU. No. O ile w przypadku kliknięcia w reklamę internetową, to jesteśmy od razu przekierowani na ten adres docelowy, który już tam potem przynajmniej był przez L, a nie przez EU. No to mimo wszystko, jeżeli gdzieś tam, gdzieś tam ktoś ten adres zapamięta i wpisze ręcznie, no zastanawiam się, jak duży, jak duży procent ruchu oni przez to tracą. Ale no naprawdę, jeżeli wymyślacie jakąś nazwę, która zawiera polskie znaki, to musicie pamiętać, że nie we wszystkich końcówkach domenowych. Ale w większości będziecie w stanie również zarejestrować nazwę z polskim znakiem i zróbcie to od razu, a nie czekajcie na to, aż zrobi to ktoś inny i ewentualnie łaskawie zechce Wam ten adres taniej lub drożej odsprzedać. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, czyli o trendach w obecnym roku. W pierwszej lewej kolumnie prezentacji widzicie aktualnie, widzicie aktualnie najbardziej popularne tak zwane nowe, nowe domeny na podstawie statystyk rejestracji w naszym serwisie domeny.tv. Po prostu wyciągnąłem z bazy danych to, jakie nazwy domen, jakie końcówki były najchętniej u nas rejestrowane, i one są posortowane tutaj według popularności. Najpopularniejsza z tak zwanych tych nowych domen, czyli tych końcówek, które były uruchomione w ostatnich latach, to jest domena online. Bardzo popularne były domeny app albo dev. App, szczególnie, czyli domena aplikacji. Szczególnie jest polecana dla tych wszystkich biznesów, które chcą podkreślić, że działają poprzez aplikację internetową. Wchodząc pod taki adres z taką domeną, możemy się spodziewać, że trafimy na przykład na link do pobrania aplikacji mobilnej. Bardzo popularne są domeny art dla wszelkich przedsięwzięć związanych ze sztuką. W tym przypadku, nawet jeżeli wymyślimy sobie nazwę całkowicie abstrakcyjną i dobierzemy do niej końcówkę art, to od razu to potencjalnym odbiorcom jednoznacznie wskazuje, że będzie to coś związane ze sztuką. Bardzo popularne są oczywiście domeny shop dla wszelkiego rodzaju sklepów internetowych. Kropka studio jest o tyle fajne, że to słowo występuje w bardzo wielu językach, o ile shop to po polsku sklep no i nie mamy możliwości zarejestrowania nazwy domeny bezpośrednio, sklep, tak żeby, tak żeby taka była końcówka domeny, no to kropka jak najbardziej, link jak najbardziej, domeny one, domeny store, domeny cloud również bardzo popularne, domeny .eco, to jest też bardzo duże odkrycie ubiegłego roku, to nie jest domena, która się pojawiła w zeszłym roku, ale domeny eco oraz domeny bio, bardzo często są ostatnio właśnie używane dla biznesów czy dla produktów, które chcą podkreślić, że są ekologiczne, że są w jakiś sposób naturalne. I też zauważyliśmy, że dużo takich marek, które nawet działają pod innymi końcówkami, dodatkowo dokupuje sobie te nazwy, te końcówki domen. Żeby uruchomić tam na przykład jakiś serwis internetowy, który dociera do tej grupy docelowej, która jest właśnie szczególnie wrażliwa na te kwestie ekologiczne. Bardzo ciekawa kategoria, która również bardzo zyskuje na popularności, i też w tym roku bym szczególnie się polecił, polecił zainteresować tym tematem. To są tak zwane domain hacks. To nie jest hakowanie żadnych domen, to nie są żadne domeny, które są schakowane. Przez hakowanie rozumiemy tutaj hakowanie nazwy. Natomiast, w jaki sposób możemy schakować nazwę? Chociażby w ten sposób, że jeżeli weźmiemy sobie jakieś słowo kluczowe, to możemy to słowo kluczowe rozbić i kreatywnie wstawić tą kropkę w nazwie domeny w środku tego słowa. Język polski, giętki, piękny, elastyczny daje nam tutaj ogromną, ogromną pulę możliwości że zwróćcie uwagę, że bardzo wiele albo słów, albo jakichś zwrotów w języku polskim może się kończyć chociażby na zwrot .to, .my, .im, .ci, .do, .ma, .by czy .se. Na kolejnym slajdzie mam tutaj kilka właśnie przykładów, że jak najbardziej poprawną nazwą domeny będą adresy w rodzaju opowiem ci, dostarczymy, powiedz mu, dlaczego to, no tu świetny adres, który zarejestrował jeden z naszych klientów jakiś czas temu, czyli po prostu grzyby Grzyby, gdzie po prostu w środku mamy kropkę Grzy .by, a tak naprawdę ta końcówka należy do Białorusi. Warto zwrócić też uwagę, że wszystkie te końcówki domenowe, które mają dwa znaki po kropce to są końcówki narodowe czyli to są nazwy domeny, który, nazwy domen, które są przypisane danemu konkretnemu krajowi. Kropka to, to są wyspy Tonga na Pacyfiku, kropka my to jest Malezja, kropka do to jest Dominikana. Więc zwróćcie też uwagę, że rejestrując tego typu nazwy domeny też troszeczkę chcąc nie chcąc wpadacie w jurysdykcję danego kraju, to no Natomiast w przypadku większości tych krajów nie ma się co obawiać, że na przykład, jeżeli rejestrujemy domeny z końcówką, z końcówką powiedzmy MA, czyli Maroko, że, że to jest ryzyko nagle, że jakiś marokański urząd antymonopolowy nam będzie się do tej nazwy. Do, do tej nazwy dobierał. W przypadku większości tych końcówek są to i tak końcówki bardzo umiędzynarodowione, są one często wykorzystywane przez firmy, przez firmy zagraniczne, międzynarodowe. Więc tych malezyjczyków, którzy chociażby mają grek raczej nie będzie dziwiło to, że, że jest bardzo duże zainteresowanie ich domenami, konkretnie z Polski, właśnie przez polskich przedsiębiorców, którzy po prostu wykorzystują to do. To do tworzenia własnej nazwy domeny. Widzę na czacie jest pytanie, czy sprzedaż z Polski przez domenę DO jest powiązany w jakimś stopniu z tamtejszymi prawami. Tak jest powiązane, ponieważ rejestrując nazwę domeny na konkretnym rynku, tak naprawdę akceptujemy regulamin i zasady nie tylko do rejestratora domen, u którego tą rejestrację zlecamy ale również regulami nazwy domeny, który jest określany przez rejestr danej domeny. I to dotyczy bezwzględnie absolutnie każdej końcówki domenowej, nawet jeżeli to nie jest końcówka domena powiązana z jakimś konkretnym krajem, to zawsze jej rejestr, czyli operator, no to, to jest spółka, która jest zarejestrowana w jakimś kraju, która jest też objęta lokalnym prawodawstwem. Oczywiście dostęp, mamy dostęp do tych wszystkich regulaminów rejestracji nazw domen. No najczęściej, najczęściej zapisy, które tam spotykamy, dotyczą takie, że na przykład nazwa domeny no nie może w jakiś sposób naruszać lokalnego prawa. Szczególnie, szczególnie w krajach arabskich mamy coś takiego, że oni mają takie zapisy, no, że nazwa nie może być w żaden sposób dyskryminująca, obraźliwa, religijne, religijnie nie może obrażać lokalnych systemów politycznych, lokalnej, lokalnej religii. No natomiast, żeby tutaj rzeczywiście się złapać na te zapisy, żeby one były faktycznie egzekwowane, to już no myślę, że naprawdę trzeba byłoby działać bardzo umyślnie z działaniem. Nie spotkałem się w swojej praktyce z takimi praktykami, żeby ktokolwiek miał problem na przykład. Z, z domeną z polskim z polską nazwą w Malezji, na Dominice czy, czy w Maroku są to rejestry, które bez problemu bez problemu zezwalają na wykorzystywanie swoich domen do działalności międzynarodowej. Kolejne pytanie jest takie, co jeśli byśmy chcieli mieć swoją własną końcówkę domeny? Jest to również jak najbardziej możliwe, bo przez to, że tych końcówek domenowych jest aktualnie ponad 1100 i pojawiają się nowe, po prostu wierzę się to z tego, że jak najbardziej można zawiązać nowy rejestr domen i wystąpić do ICAN, czyli do amerykańskiej instytucji, która rozdziela te końcówki domen, o to, żeby stać się operatorem swojej własnej, końcówki domenowej, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani Klaudia, która zadała to pytanie, posiadała swoją własną domenę .klaudia i sama decydowała o tym, kto może i na jakich zasadach zarejestrować nazwę domeny w tej końcówce. No niestety tutaj złą wiadomością będzie to, że jest to dosyć drogi interes, ponieważ Wystąpienie o taką własną końcówkę domeny wiąże się z dość wysokimi kosztami. One wynoszą ponad pół miliona dolarów w ogóle za samo złożenie i rozpatrzenie takiego wniosku. Potem dochodzą również bardzo duże opłaty roczne, zarówno za prawo korzystania z danej końcówki domenowej, jak i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, która będzie zapewniała. Odpowiednią stabilność tego całego rozwiązania. No więc jest to raczej rozwiązanie tylko i wyłącznie dla dużych graczy, którzy po prostu mają pomysł, że. Warto uruchomić nową końcówkę domeny, na przykład właśnie .cafe, czy .pizza, czy .fitness. Są to końcówki uruchomione po prostu przez rejestry, które w pewnym momencie stwierdziły, że jest bardzo duży potencjał w tych nazwach i można wygenerować odpowiednią dużą liczbę rejestracji takich nazw, po to po prostu, żeby ten biznes się opłacał. Natomiast też nic nie stoi na przeszkodzie i z tego korzystają też duże korporacje, jak Jak IBM. IBM ma swoją własną końcówkę IBM, którą wykorzystuje tylko i wyłącznie do swoich wewnętrznych celów. Nikt z zewnątrz nie może sobie zarejestrować własnego adresu w tej końcówce, ale takie jest prawo tutaj dużej korporacji, która po prostu za to zapłaciła kilka innych właśnie przykładów ciekawego wykorzystania domen narodowych usługi IT wylecz to jest akurat czechy cz to niemy malezja odbieram to jest armenia i niebo czyli nie kropka bo to jest akurat boliwia domena ski to też jest bardzo ciekawa nowa domena która jest oczywiście Wymyślona i przeznaczona dla narciarzy, ale dziwnym trafem również jest wykorzystywana bardzo często w Polsce przez różne, różne osoby, które mają nazwisko z końcówką ski. Także Kowalski jak najbardziej może zarejestrować domenę kowal.ski i wykorzystać to jako bardzo kreatywną nazwę. Dla podkreślenia swojej marki osobistej, albo po to, żeby pokazać, o jaki mam ciekawy, przykuwający uwagę adres e-mail, który na pewno dzięki wykorzystaniu właśnie takiej kreatywnej nowej domeny będzie dużo łatwiej zapamiętany. Więc tutaj pokazując Wam, ile tak naprawdę mamy możliwości, no to też bardzo często pada pytanie, to ile ja faktycznie tych domen potrzebuję. No, tylko Chuck Norris ma wszystkie domeny. I tylko, tylko on ma taką możliwość. Natomiast natomiast mam nadzieję, że po tej prezentacji zastanowicie się, czy na pewno jeśli tylko macie jedną nazwę domeny, to, to czy przypadkiem nie warto zarejestrować kolejnych? I nie mówię wam tego z tej perspektywy, żebyście teraz się rzucali do wyszukiwarki domen i nakupywali tych domen, ale po prostu czasami się to dużo bardziej opłaca, posiadać co najmniej kilka nazw domen niż żeby potem tracić ruch, który właśnie możemy, możemy stracić przez to, że ludzie się mylą. A odnowienie domen internetowych to naprawdę nie są duże pieniądze. Najczęściej to jest kilkadziesiąt złotych rocznie. W przypadku nowych domen czasami jest to troszeczkę więcej, ale to są pojedyncze przypadki, że domeny internetowe kosztują więcej niż kilkaset złotych rocznie. A nawet także, nawet jeżeli mamy wydać kilkaset złotych rocznie na odnowienie kilku domen, to w przypadku większości biznesu wystarczy raptem kilka transakcji w ciągu roku, żeby te koszty się po prostu zwróciły. Jak porównać rejestratora domen, jeżeli już musimy się skierować po kolejne domeny, albo jeżeli po prostu nie jesteśmy zadowoleni z obecnego rejestratora, to też zawsze możemy rejestratora zmienić. I to jest kolejna przewaga posiadania własnej nazwy domeny nad posiadaniem adresu fanpage'u na Facebooka. No, jeżeli. Jeżeli cały nasz biznes internetowy opieramy o adres fanpage'a na Facebooka i z jakiegoś powodu my przestajemy lubić Facebooka, albo przestajemy, albo to Facebook przestaje lubić nas, no to no niestety no nie możemy zmienić Facebooka tutaj na innego dostawcę. Natomiast w przypadku domeny internetowej jak najbardziej można, nawet także nawet jeżeli już zarejestrowałeś lub zarejestrowałeś lub nazwę domeny i z jakiegoś powodu twój rejestrator nie spełnia tych oczekiwań, masz zawsze pełne prawo do zmiany dostawcy. I oczywiście polecam tutaj nie kierować się tylko i wyłącznie ceną, ale zwracać również uwagę na takie kwestie jak właśnie jak wybór rozszerzeń. Czyli to, że jeśli chcemy mieć pięć domen z różnymi końcówkami, no to nie, nie powinniśmy mieć tego roz, rozwalone po pięciu różnych firmach, bo to zajmuje nam po prostu potem za dużo czasu, żeby tym zarządzać. Kolejne loginy i hasła, które trzeba zapamiętać albo trzymać w bezpiecznym miejscu, łatwiej przeoczyć jakieś powiadomienia o wygasaniu tych usług. Więc no dobrze, dobrze, tego typu usługi mieć w jednym miejscu. Dobrze, żeby ten rejestrator oferował również ciekawe usługi dodatkowe żeby był wygodny panel, w którym nie trzeba być specjalistą, żeby dokonać prostych zmian w konfiguracji domeny, a z drugiej strony, jeśli chcemy wykonać coś bardziej zaawansowanego, to żebyśmy tak jak najbardziej mieli taką możliwość. Bardzo ważne jest bezpieczeństwo oczywiście takiego systemu, jak i również doświadczenie rejestratora, także warto tutaj też korzystać z firm, które po prostu na rynku są już troszeczkę dłużej. Przez łatwy do znalezienia cennik, co ja rozumiem, albo czego nie rozumiem. Nie rozumiem na przykład praktyki dwóch największych rejestratorów w Polsce, którzy robią wszystko, żeby tylko nie pokazać, ile tak naprawdę ich usługi korzystają i, i, i kosztują. Są te cenniki albo bardzo ukryte czyli innymi słowy, wchodzicie na stronę główną takiego rejestratora i w ogóle nie ma takiego linku jak cennik, jest to gdzieś tam zaszyte. I co to znaczy na przykład, że promocja na domeny.pl jest od 6-15 zł za rok gwiazdka, gdzie ta gwiazdka nie jest w żaden sposób wyjaśniona, nie wiadomo z czym to się zwiąże. Co to znaczy od, jakie jest do, co to znaczy, że rejestracja kosztuje nagle 184 zł. A ile kosztuje odnowienie takiej usługi po roku? Mi się na przykład w cenniku takiego rejestratora jednego z bardzo dużych w Polsce nie udało znaleźć. Nie podoba mi się to, przestrzegam przed korzystaniem z usług z takich firm. Drugi rejestrator, co prawda, już ten cennik, ten cennik ma, ale też do końca nie wiemy, co to jest promocja, co to jest cena regularna. Tutaj przynajmniej uczciwie wiemy, że za odnowienie nazwy domeny zapłacimy 150 zł gdzie przykładowo u nas odnowienie domeny.pl kosztuje niewiele ponad 80 zł brutto i to jest taka cena, która powiedzmy jest bardzo popularna na rynku, więc no nie warto przepłacać. Tutaj dodatkowo będziemy ukarani jeszcze za tak zwane odzyskanie reaktywację domeny. Co to znaczy? Wystarczy, że jeden dzień spóźnimy się z płatnością za domenę i już nie tylko jesteśmy ukarani tym, że ta domena nie działa, że nie działa nasza strona internetowa, że nie działają maile, ale również jeszcze dostaniemy dodatkowy rachunek, że musimy dwukrotnie za Zapłacić za nasze grafiostwo, żeby, żeby te usługi przywrócić. Nie polecam. Przechodząc do końca, powoli już bezpieczna nazwa domeny taka checklista. Taka checklista. Co, co powinniśmy wiedzieć? Przede wszystkim zaufany rejestrator domen. Bezpośredni dostęp do panu Ludomen, to wy jako właściciele firm powinniście mieć dostęp do panu Ludomen. Nie przekazujcie dostępu do panu Ludomen swojemu tak zwanemu informatykowi, który dzisiaj może dla Was pracować, a jutro, a jutro niekoniecznie. Musicie mieć zawsze sprawdzone, że posiadacie aktualne dane abonenta domen, czyli, czyli czy to ty jesteś abonentem swojej domeny. Czy to nie przypadkiem pan informatyk, który, któremu zleciłeś rejestrację nazwy domeny trzy lata temu, a który obecnie gdzieś wyjechał i zapadł się pod ziemię. Nagle się okazuje, że on tą domenę zarejestrował na siebie i ta usługa przestaje działać. Opłacamy odnowienia na czas. Rejestrujemy tak zwane sąsiedztwo nazw, nazwy, czyli pomyłki. I zastanawiamy się, czy nie warto zarejestrować znaki towarowe dla tych najbardziej kluczowych nazw, szczególnie, właśnie dla podstawowych nazw, pod którymi działa nasza firma w internecie. A co, jeśli tego nie zrobiliśmy i dopiero po tej prezentacji, orientujesz się, że o kurczę, no rzeczywiście jest tutaj bardzo podobna nazwa domeny do mojej. Albo nawet orientujesz się, że jakiś czas temu się zagapiłeś i nie odnowiłeś swojej nazwy domeny, i w tej chwili zastanawiasz się, co się pod nią znajdujesz, jakie masz możliwości odzyskania nazwy, którą w jakiś sposób straciłeś, albo właśnie nie zabezpieczyłeś na czas. Są też tutaj dobre wiadomości, że taka możliwość jak najbardziej istnieje, no i takich możliwości jest kilka. Pierwsza z możliwości to jest przechwycenie usuniętej domeny, czyli każda nazwa domeny jest rejestrowana na określony czas, czyli ta nazwa domeny będzie należała do jej abonenta tak długo, jak ten abonent opłaca po prostu abonament za odnowienie tej nazwy, więc zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że w kolejnym okresie rozliczeniowym ta nazwa domeny nie zostanie opłacona. W tym momencie możemy bardzo często sprawdzić, jaka jest aktualna data ważności domeny i zobaczyć, czy przypadkiem ta domena wkrótce nie wygasa. Jeśli zobaczymy, że nie została za tą domenę uiszczona opłata abonamentowa, to zawsze mamy, w zależności od końcówki domeny, różny okres czasu. W trakcie którego ta domena jest zablokowana, możliwa nadal do odnowienia przez obecnego abonenta. Natomiast, no jeżeli abonent, nie wiem, wyjechał na jakieś dłuższe wakacje, zagapił się lub po prostu zapomniał, ta nazwa będzie uwolniona i wtedy możemy ją przechwycić. Najczęściej tutaj trzeba będzie jednak skorzystać z różnych serwisów, które oferują usługi przechwytywania domen, ponieważ nigdy my, jako osoba, która ręcznie będzie klikać tą nazwę domeny w wyszukiwarce i sprawdzać, czy ta domena jest dostępna, raczej nie wygramy z automatem, który jest zaprogramowany na konkretną sekundę albo wręcz milisekundę i czyha, żeby zarejestrować tę nazwę domeny właśnie dokładnie wtedy. Jeżeli, jeżeli oczywiście mamy jakąś mniej popularną nazwę, czy jakąś mniej kluczową, to nie jest tak, że wszystkie wygasające nazwy domen są przechwytywane przez automaty, bo to po prostu by się nikomu nie opłacało, no ale oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli już w pewnym momencie stwierdzimy, że nasza nazwa interesująca nas jest zarejestrowana przez kogoś innego, to możemy również się zwrócić do niego z propozycją odkupienia nazwy domeny. Oczywiście, jak najbardziej można się tutaj porozumieć o jakieś wynagrodzenie, podpisać umowę kupna, sprzedaży praw do domeny. No i jeżeli stawka wynegocjowana zadowala obydwie strony, no to wtedy dochodzi do, do transakcji. Jeżeli natomiast uważamy, że nie będziemy płacić za, za to, że ktoś zarejestrował naszą nazwę, do której posiadamy prawa, i chce, albo chcę od nas jakieś absurdalne pieniądze, możemy również liczyć na to, że odzyskamy domenę na drodze prawnej. Prawie każda końcówka domenowa, z której korzystamy, posiada, posiada określony regulamin, w którym też jest określony, w jaki sposób można tutaj rozpocząć spór prawny, najczęściej przed sądem arbitrażowym do spraw domen internetowych, tak jest w przypadku domen.pl, domen.com, czy czy również w przypadku bardzo popularnych domen EU, że, no, że możemy jak najbardziej skierować się do sądu arbitrażowego, którego główną przewagą jest to, że te wyroki naprawdę zapadają szybko. Są to terminy liczone w miesiącach albo nawet w tygodniach. Absolutnie nie musimy tutaj zdawać się na przewlekłe postępowanie sądowe, takie tradycyjne, które może trwać ładnych kilka lat. Tylko jeśli rzeczywiście jesteśmy w stanie przed sądem udowodnić, że prawa do tej nazwy należą do nas, czyli czyli że na przykład posiadamy znak towarowy o nazwie który jest zgodny z nazwą domeny. To jest taki jeden, jeden z koronnych argumentów, i w tym momencie posiadanie znaku towarowego naprawdę może nam się bardzo opłacić. Potem możemy też wykazywać, że osoba, która posiada nazwę domeny zbieżną z naszą nazwą, działa w tak zwanej złej wierze, czyli po prostu działa na naszą, na naszą szkodę. Ewentualnie, jeżeli po prostu nie wiemy, kto po drugiej stronie siedzi, to też mogę Wam tutaj opowiedzieć jeden taki, taki patent. Jak ustalić abonenta domeny, nawet jeżeli jego dane nie są jawne, można się wówczas skontaktować z rejestratorem domeny. Można napisać maila do rejestratora domeny, w którym, u którego ta domena jest zarejestrowana, po prostu z prośbą o przekazanie naszych danych kontaktowych do abonenta domeny. Najczęściej taka prośba zostanie wysłuchana i zrealizowana. Oczywiście nie gwarantuje nam to tego, że abonent domeny zdecyduje się do nas odezwać, no ale jest to sposób przynajmniej, żeby. Żeby, żeby mieć szansę ustalić, kto po drugiej stronie jest i czy możemy z tym abonentem porozmawiać na przykład najpierw o odkupieniu domeny, a potem ewentualnie o wejściu na drogę prawną, jeżeli próby takiego polubownego dogadania się nie przyniosą rezultatu. I oczywiście po więcej informacji na temat domen czy też na temat serwerów zapraszam na nasze blogi, blog domeny.tv lub krócej po prostu możecie wejść na domeny.blog, bo oczywiście taką nazwę też pierwsze co to zabezpieczyłem, żeby właśnie też pokazać potencjał wynikający z wykorzystywania nowych domen. O hostingu czy o certyfikatach SL czy o bezpieczeństwie też znajdziecie Mnóstwo fajnych artykułów, czy moich, czy Marcina Pieleszka, czy też wielu z naszych współpracowników na blogu mservice.pl. Bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji.